Cześć, witajcie kochani ponownie. Słuchajcie, dzisiaj przygotujemy takie pyszne kotlety z kapusty białej, mięsa i parmezanu. Zrobimy do tego sos tzatziki. Tutaj w misce mam główkę kapusty młodej, posiekanej. Możecie ją zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Ja tutaj ją starłam w maszynce elektrycznej. Tutaj mam pół kilograma karkówki, zmieliłam ją w maszynce. 100 g parmezanu startego, jedna duża cebula pokrojona w kostkę, łyżeczka pieprzu, 1/3 łyżeczki kurkumy i pół łyżeczki soli kłodawskiej. Tutaj osobno jeszcze mam łyżeczkę soli, będę ją wsypywać do kapusty. 3 łyżki oleju kokosowego i do kotletów dodamy jeszcze 2 jajka. I do sosu będziemy potrzebować 3 łyżki śmietany 18. Możecie użyć oczywiście jogurtu greckiego, ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę, pół ogórka zielonego i garść koperku pokrojonego. Teraz do kapusty wsypię łyżeczkę soli, wymieszam. I zostawię na pół godziny z tą solą, żeby mi kapusta puściła sok. Słuchajcie, wiosna przyszła i mamy teraz już dostępną kapustę młodą, ale już po sezonie, jak młodej nie będzie, to możecie oczywiście użyć zwykłą białą też kapustę, tylko po prostu dać jej mniej. Dobra, odstawiamy. W międzyczasie, jak mi kapusta tutaj z solą sobie stoi, obiorę ogórka i zrobię sos. Ogórka ścieram sobie na tarce, ale możecie go również dobrze tak drobno pokroić. Ok, mamy to. Ogórka troszeczkę posolę, wymieszam i za chwilę ten sok sobie wycisnę. Słuchajcie, teraz na sitko nakładam sobie mojego ogóra. Będę tutaj z niego wyciskać wodę. Ok, reszta co zostało, to już jest woda. Wyciskamy nadmiar tej wody, która nam tutaj z ogórka wypływa. Dobra. I przekładam ogóra do drugiej miski. Teraz dodam śmietanę. Słuchajcie, moja śmietana jest bardzo gęsta. Wrzucam czosnek, troszkę pieprzu i koperek. I teraz wszystko mieszam. Jeśli trzeba, oczywiście to doprawcie sobie solą, pieprzem, jak to lubi. Ja swój spróbuję. Pycha, nic mu nie trzeba. Pół godzinki minęło, teraz odciskam sok z kapuchy. Słuchajcie, i będę to robić tutaj nad talerzem, żeby ta woda z powrotem nie lądowała, ten sok nie lądował z powrotem w kapuście. No, jest dużo wody, słuchajcie. Z kapusty młodej, tej pierwszej, to uwielbiam, surówkę. Słuchajcie, kapucha, koper, pietruszka, olej lniany, przyprawy i można zajadać. Ok, mamy to. Kapustę przerzucam do tej większej miski. Będzie mi tutaj wygodnie mieszać. Dodaję mięcho. Starty ser. 2 jajka. Na patelnię teraz wrzuciłam łyżkę oleju kokosowego i będę chwilę podsmażać tutaj na nim cebulę. Cebulkę smażę jakieś 2-3 minuty i później odstawiam ją do przestudzenia. Ok, ja już wyłączę. Cebula mi ostygła, więc dodaję ją tutaj do reszty składników. Tutaj mam jeszcze łyżkę, łuski babki jajowatej i przyprawy. I teraz słuchajcie, wszystko mieszam ze sobą. Ok, mamy to. Będę formować kotlety. Takie mniej więcej ładne. I z tej porcji, słuchajcie, wyszło mi 11 kotletów. Ten ostatni taki troszeczkę większy będzie. Ok. Teraz tutaj na padelnię wkładam połowę oleju kokosowego
Jak już tłuszcz się nagrzeje, to wkładam kotlety. I smażę na rumiano z obu stron. Kotlety już się ładnie zrumieniły, więc obracam je na drugą stronę. Smażyłam je tak około 5 minut z jednej strony. Pierwszą porcję już zdejmuję z patelni. Już mi się ładnie usmażyły. Dodam sobie jeszcze tłuszczu. I nakładam kolejne kotlety. Jeżeli uznacie, że trzeba dłużej smażyć, to jak najbardziej, tak żeby to mięsko w środku nam się dobrze usmażyło i nie było surowe. Możecie oczywiście, jak tutaj na przykład mam już zrumienionego kotleta, obrócić go jeszcze raz, żeby się posmażył jeszcze na drugiej stronie przez chwilę. Jeżeli chcecie patelni, możecie przykryć również pokrywką podczas smażenia. Ok, zdejmujemy. Daję ostatnią porcję tłuszczu. I smażę trzy ostatnie kotlety. I zdejmujemy ostatnią tutaj partię kotletów. I mamy to. Kotlety mamy posmażone. Słuchajcie, 11 kotletów mi wyszło. Możecie jeść sosem, który przygotowałam tzatziki, bądź też same bez sosu. Możecie również zajadać je z ulubionymi surówkami niskowęglowodanowymi, bądź kalafiorem, brokułem, jak lubicie. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia niebawem.